Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes. I chciałam Was, kochani, zaprosić serdecznie na film w końcu z tą paletą, która już czeka i czeka. No ale z wiadomych Wam już powodów nie mogła się pojawić wcześniej. Teraz Was zapraszam i tak myślę, że się po prostu nie będę z Wami robiła całego makijażu, tylko faktycznie przetestuję tę paletę, ale ponieważ no nie wiem, czy się będzie osypywała, czy nie, chociaż markę trochę znam, no to nie będę ryzykowała, resztę makijażu sobie dokończę poza Wami, ale chciałabym pobawić się trochę dzisiaj makijażem faktycznie, zrobić może coś innego, więc zapraszam. Mam przygotowaną już powiekę, więc mogę się zabierać za pracę. A przedstawiam Wam, oczywiście Wy pewnie w tytule już wiecie, Beauty Bay Metamorphic. To jest chłodna paleta, którą nie wiedziałam, co Natasza wtedy wyda, kiedy oni wydawali te. No i ja mam do czynienia, miałam już z Beauty Bay do czynienia, bo mam współpracę Beauty Bay z Niki Tutorials paletę, jak już wiecie, dużą, ogromną, z pigmentami. No ale to jest ich autorskie, bez współpracy żadnej i być może jednak to się będzie różniło. Oni mają właśnie tak fajnie zrobione, że mają tu lusterka w takim, tam też zresztą, mają po prostu chyba takie palety. Ona wygląda po prostu tak, jest przepiękna. Może tak będzie łatwiej. Jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Jak widać, to są niebieskie szarości, tak bym to ujęła generalnie, ale jest też fiolet. No, będę robiła Wam swatche, to sobie zobaczycie, a ja co? Nie znając, teraz trochę dwa cienie pomacałam, nie wiem co za błyski. Chyba nie mam pytań. Zabieram się za robotę, słuchajcie. Biorę sobie, szykuję pędzelki. To akurat jest Many Brushes MBP 18. No i przejdę sobie do budowy oka. Wezmę sobie awatar. Też będziecie mieli tę paletkę i będę Wam zaznaczała, jaki kolor biorę. I dosłownie muskam tylko, bo na razie jeszcze nie do końca wiem, co chcę zbudować, ale chcę sobie tu, nawet ten brąz, słuchajcie, jest taki szary, no on nie jest, wygląda w palecie dosyć beżowo, ale jednak widać też i w palecie, że ma podtony szarości i faktycznie takie podtony ma. Zrobię dwa oka symetryczne, no bo dzisiaj sobie nie mogę pozwolić na inne, mimo że to będzie trochę taki bardziej pojechany makijaż, to jednak, no wiecie, nie mogę sobie inaczej pozwolić, bo dzisiaj jednak zamierzam wyjść. Więc buduję sobie kształt. Oka. Jak chcę. Tak troszeczkę to od razu ku górze rozdymiam. Znaczy wiecie, blenduję tym pędzelkiem. Dobra, teraz kolejny precyzyjny pędzelek potrzebuję. Dobrze, wezmę sobie ten, to jest też Many Brushes 21. I teraz idę w szarość, system się nazywa.
on się nie wydawał ciemniejszy od tego koloru, tak się nie wydaje przynajmniej w palecie, ale ogólnie Wam powiem, że jest to napigmentowane. To jest duże w ogóle ryzyko też z mojej strony, że ja się bawię cieniami, których tak naprawdę nie znam, bo nie wiem, czy współpraca... Często jest tak, że marki, które robią palety, współpracują z influencerami, mimo wszystko mają swoje formuły i to jest kwestia, nie wiem, tego, jakie kolory mają się tam znaleźć, ale już raczej, czy pigmentacja, jakość cieni często pozostaje taka, jaką marka w swojej ofercie już od dawna ma. Ja nie mam pojęcia, jak jest tu, bo to nie jest reguła i nie zawsze tak jest. Więc jakby wiecie, ciężko powiedzieć. Przyszłam do drugiego tego pędzelka wcześniejszego z tym takim bardziej szarością beżową. I jeszcze to rozcieram. Chciałabym właśnie tu poprowadzić, bo tu ten fiolet chyba pójdzie i błyski. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz jeszcze muszę to... Wracam. Cały czas wracam, bo cały czas tutaj muszę trochę to rozblendowywać, nie? Żeby było, ale wiecie. Dobra, tym samym pędzelkiem małym, dobrze mi się z nim pracuje, więc go biorę. Wezmę sobie ten paralel. Wydaje się jaśniejszy od Morphe, ale to nie musi być jaśniejsze. To może być tyle, że w innej tonacji. No ale dobra, biorę. Już tylko daję, słuchajcie, daję już tylko na tę część, tą pozostawiam już bez. Strasznie delikatnie dotykam, bo właśnie widzę, że jednak pigmentacja jest dosyć duża. Bo ja to tak naprawdę robię takie jedno zamaczanie, słuchajcie. Tylko dotykam pędzelkiem i nie miziam w tym cieniu, tylko po prostu dotykam. I staram się... I teraz wracam do tego pędzelka z tym beżem i dalej tutaj próbuję to rozblendowywać. Cały czas to rozblendowuję. I został jeszcze ten Morphe. I to albo doda głębi, albo to mi zepsuje pracę. Tu już bardziej staram się robić takie linie. No bo tu już nie ma miejsca, żeby to trzeba po prostu zaznaczyć. I teraz ten cień, tym cieniem troszeczkę zaznaczę tu, ale w formie takiej przecieniowującej mimo wszystko. Czyli tu, wiecie, żeby nie było takiego gradientu. W taki sposób jak tu, tylko przecieniowuję. Wracam do tego pędzelka oczywiście z tym beżykiem i lecę
Tu już pewnie beżyku nie ma, bo ja nie dokładam. Także tylko już lecę. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jeszcze tak. Mogłoby to się lepiej łączyć. No ale nie jest absolutnie źle, jest spoko, więc mogę o na przykład kropka i tutaj to przeciągnąć. Będzie taki bardziej wysmuklone. Dobrze. I reszta tak naprawdę to jest ten fiolet matowy. Reality. I reszta to są błyski. Błyski wyglądają oszałamiająco. Ale czy będą, to ciężko ocenić. I teraz muszę sięgnąć chyba po jakiś glitter primer, bo nie chcę, żeby mi się to poosypywało jakoś strasznie. Więc biorę glitter primer i poczekajcie, gdzie się miałam pędzelek. I mam pędzelek, którym najlepiej mi się chyba to nakłada. Ale chciałam ten fiolet jeszcze. Co to zrobić? Słuchajcie, czy najpierw ten fiolet? Dobrze, w wewnętrzny kącik nałożę ten fiolet i najwyżej na niego po prostu zaaplikuję sobie błyski. Ten fiolet zaaplikuję sobie kulkowym Many Brushes 23. To będą maty wszystkie użyte, słuchajcie. I staram się też delikatnie. Ale naprawdę pigmentacja jest świetna. I te lusterka, które tu są, one się wydają cienkie. Ale właśnie to jest super, bo widać same oczy. Jakby nie musicie zwracać uwagi na twarz. Genialne jest to, są te lusterka. I widać same oczy. I bardzo łatwo jest narysować symetrycznie wszystko. No właśnie dlatego, że już nie rozpraszacie swojego wzroku na nic innego. Do połowy oka ten fiolet idzie tylko. Także o. Piękny jest ten fiolet, nie? Piękny. No i teraz nałożę sobie właśnie ten glitter. Gdzieś tu miałam palec mój. O. Nakładam, słuchajcie, palec. Tu i ten glitter na ten palec. Łatwiej jest po prostu wydozować wtedy ilość tego kleju, ile ma iść, nie? Na pędzelek. O. O, Pumba idzie. Pumba! Pokłada się do spania. Że będę coś nakładała też na ten fiolet, więc już ze wszystkim lecę, nie? Dobra. I teraz wytrę troszkę ten pędzelek i lecę z tymi błyskami. Pierwszy błysk to poleci zrobić wszystkie jasne te błyski? Nie, fiolety wprowadzę. To jest portal. Nie wiem, jak on się będzie mi aplikował, ale tu tak najciężej, to jest najcięższe miejsce, bo jest zwężone, nie ma jak do końca tych drobinek rozkłócić, żeby on się błyszczał, ale dobra, dajemy. Bardzo ładny kolor. Mega fajny błysk. Mega. One są, słuchajcie, nie są suche. To są błyski mokre. Jeżeli nie lubicie błysków mokrych, no to przykro mi. One są takie mokre w konsystencji. Są takie, no, jak kremowe się zachowują, nie?
Dobra, teraz wycieram ten pędzelek i jadę dalej. Tu jest jakaś taka a la perła. Tak. Kurczę, powiem Wam, że tu jest tyle tych cieni, że ja nie wiem, co tutaj wykorzystać. Lecę tymi... O, tu jest jeszcze jakiś czarny. Lecę tymi jasnymi. Słuchajcie, może jednak drugie oko zrobimy inne, wiecie? Bo jest za dużo cieni, żeby... jakoś zmyję najwyżej to. Nie zmywam nigdy, ale dzisiaj zmyję. To jest Fidgetal. Niebieski. Oj, trochę się tak nakłada, słuchajcie. No, aż za mokry jest. O, palcem lepiej niż pędzlem, ale palcem nie zrobię tego dokładnie. Kto tu przyszedł? Przyszedł. Stęskniony. O, patrzcie, błyski to jest szok. Pięknie się przechodzą. Dobra, i teraz... I teraz coś jasnego chcę położyć na to i położę ten future. Nakładam to palcem, bo jednak one najlepiej wychodzą nakładane palce. No błyski, to jest sztos. To jest coś niesamowitego, nie? Ale wiedziałam, bo błyski uniki tutorial z tej palecie to jest po prostu coś pięknego i taka sama formuła jest. Dobrze. Podczyszczona jestem troszeczkę, bo coś tam mi, ale naprawdę niewiele poupadało, zresztą łatwo to się zmywa. Błyski są fenomenalne. No i teraz trzeba zrobić dół powieki. Nałożyłam sobie korektor. Nie przypudrowałam go. No i lecę z dołem powieki. Wezmę sobie ten, tą 18 Many Brushes. I użyję tego Morphe głównie na dół. Natomiast chcę to nałożyć jako... No tak dużo niżej. Znaczy dużo niżej po prostu niż idzie linia wodna, niż idzie faktycznie dół powieki. Wezmę, słuchajcie, ten precyzyjniejszy pędzelek drugi, bo tu chciałam w miarę dojść. I to wypełnię tym fioletem. Bo przy tych błyskach ten fiolet totalnie zginął. I teraz to wypełnię fioletem i też potrzebuję precyzyjnego i mam tu taki Many Brushes 20. I lecę z tym fiolecikiem. Strasznie się drobiny przynoszą, no ale przy takich ogromnych błyskach to nie jest nic dziwnego, że się przynoszą. Nie podsumowuję Wam na razie, tylko takie mam jakieś luźne tam przemyślenia i Wam mówię, ale całą resztę dowiecie się na samym końcu. I teraz trochę wytrę ten pędzel od tego awatara, od tego ciemnego koloru i właśnie wezmę tego awatara, czyli tą brązową szarość i jeszcze sobie tu tak jakby troszeczkę
rozdymie. Jak Wam zasmaniam, to Was przepraszam. I dobra. Taki sobie wyobrażam dół. Przechodzimy do drugiego oka. Tak, tu mam Jessup Mool 13. I ponieważ maty są wszystkie wykorzystane, zrobię makijaż samymi błyskami. Nałożę taki najciemniejszy błysk. To jest Tech. Płatkowy strasznie. W taki na razie tylko narożnikowy sposób. Bez na razie jakiegokolwiek tutaj blendowania do góry, tylko tu. Piękny jest, zobaczcie, to jest taki czarny właśnie, ale prześliczny. Dobrze, teraz tym samym pędzelkiem, tylko go wycieram i te błyski już nakładam bez glitter primera. Jak się osypią, to się osypią. I teraz nakładam Alchemy. To jest tak kremowe, słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, jak to, widzicie? Jest tak bardzo kremowe. I tamte błyski od Zniki Tutorials są dokładnie takie same. I teraz wprowadzam kolejny błysk. Też w takiej formie. O. Dużo chcę tu błysku wprowadzić, w związku z tym tak małymi warstwami nakładam, nie? Dobra, wycieram. Następny, którego jeszcze nie użyłam, to jest oil. Lecę z tym oil. On już jest taki bardziej fioletowy i to widać. Oh my goodness, piękne. Piękne, w ogóle te błyski to jest sztos. To jest kolejna paletka, słuchajcie, z błyskami. Kolejna. Dobra. I teraz pójdę w algorytm. To jest chyba jakiś taki i tu już dam po całości w miarę i tylko stricte na wewnętrzny kącik dam jakieś rozjaśnienie, bo to jest taki stalowy, szary, stalowy bardzo mocno. Generalnie nie wiem, czy Wy to widzicie, bo ja tu widzę każdy ten kolor. Widzę czerń, niebieskość, fiolet i stalowy. Natomiast czy Wy to jesteście w stanie na kamerze dostrzec, to nie wiem. Teraz daję Prism. To jest właśnie taki chyba jasny, którym mogę rozświetlić i on jest jakimś duochromem, bo jest niebieski, zielony, fioletowy. Także no, chyba tak. Dobra, wpasował się tu. I teraz, żeby to oko w jakiś sposób wyciągnąć, to słuchajcie, sięgnę po ten mały pędzelek Many Brushes 20 i wyciągnę to. Wszystkie już kolory użyłam, ale Mirror nie użyłam. Takim jasnym. I teraz lecę tu. Chcę to po prostu... O matko, jak to się... Lecę tu. I tu.
Zaraz. Chcę tak trochę wyciągnąć jak te. Lecę. I zaraz tutaj jeszcze położę matę. Dobra, i teraz biorę ten mały pędzelek precyzyjny i biorę ten paralel kolor. I lecę tu. Troszeczkę tak zrobię, żeby one były zbliżone, ale technika, sposób wykonywania jest zupełnie inny. No i wygląd też będzie na 100% zupełnie inny, nie? Ale troszeczkę będzie budowa oka bardziej zbliżona do tego, żeby tak się aż nie różniły. I teraz zobaczcie, jak łatwo jest pracować. Przy okazji wam powiem, że to jest taka technika bardzo prosta, jeżeli chcecie mieć pewność, że to będzie, nie wiem, wyblendowane, że nie będzie odcięć żadnych, że to będzie ładnie wyglądało. To jest najprostsza technika, to robić na błyskach. Maty kłaść na błyski. Tu wtedy nic nie trzeba, słuchajcie, robić, bo to się wszystko samo ze sobą wtapia i blenduje. Więc to jest najprostsza technika tak naprawdę. Makijaż zawsze wygląda wtedy ładnie i czysto i schludnie. Dobra, i teraz ciągnę sobie po prostu ten dół, ale już chyba pójdę samymi matami. No tak, dobra. Lecę z tym Morphe. Bardzo mi się podoba ten kolor. I muszę tu, nie muszę, ale chcę zrobić nisko, żeby to dorównać. Aplikuję to na zasadzie chmurki już, czyli nie ładuję jakoś strasznie dużo koloru. On się sam ładuje, bo on jest mocno napigmentowany, ale generalnie staram się, żeby to było już tak trochę rozblendowane. Lecę z tym awatarem i też tutaj to blenduję. O. Tak, żeby to było tylko takie rozcienione na maksa, żeby to nie było dużo pigmentu. O. Też przy okazji zawsze możecie zobaczyć, jak różnie czasami można oko sobie zbudować, jak różnie ono wygląda. I też myślę, że przy ostatnim makijażu u Nataszy, z Nataszką Denoną widać było. Tutaj nałożę Future na dół, błysk. Widać było, jak bardzo można zmienić oko. Jak ono jest zupełnie inaczej odbierane. Naprawdę w ogóle ta lusterka to jest bajka. Serio. Pięknie. Błyski to w ogóle. Tu nie ma pytań o te błyski, nie? Dobrze, kochani, ja skończę makijaż, dodam pewnie jakieś kreski na linię wodną, no i do Was wracam z podsumowaniem. Jestem z wykończonym makijażem. To tak, jeżeli chodzi o wizualne aspekty palety jako palety, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o wizualne aspekty palety w środku, piękna. Dlatego ją kupiłam. Gdyby nie była piękna, przecież bym jej nie kupowała. O, te wszystkie błyski to po prostu są... od tego, że są mokre, to aż spadają jak płatki. Słuchajcie. Nie możecie powiedzieć, że błyski nie są widoczne z kosmosu. Są. Są przepiękne. Są dosyć mocno podobne do siebie niektóre. Natomiast widać niuanse na żywo, nie wiem, czy będziecie widzieć niuanse na kamerze. Jeżeli chodzi o pracę z matami, przefantastyczna. To są w ogóle bardzo podobne maty jakościowo do tych pigmentów z Niki Tutorials, ale jednak chyba jeszcze łatwiejsze w pracy, fajnie się blendujące. No naprawdę można tym stworzyć bardzo różne, fajne, graficzne makijaże. Zobaczcie, jak zmienia się też oko. Tu dałam Ci listą kredkę, tu czarną.
jak te mam zmniejszone, te mam takie dosyć wyraźniejsze, też tu jest dużo jaśniejszy makijaż, tu jest ciemny, więc możecie sobie zobaczyć, jak budowa oka od razu się zmienia. Co chcecie uzyskać, takimi kolorami pracujecie. Tak przyglądam się tej palecie i naprawdę mega mi się ona podoba. Jest w niej coś takiego elektryzującego i ja głównie chciałam ją mieć, dlatego że ja bardzo lubię chłodne błyski. Wydaje mi się, że bardzo dobrze w chłodnych błyskach wyglądam. No i teraz, biorąc pod uwagę, że mam i Nataszę taką chłodną, i Metamorphic z Beauty Bay'a, i dwie Natasze tak naprawdę, i też mam te BH Cosmetics z tą niebieskością, też przepiękne. No to teraz już chyba chłodków mi po kokardkę. Nie kupuję już żadnych chłodnych, chociaż one do mnie krzyczą cały czas. Ciepłe, nie. Neutralne i właśnie chłodne bardzo do mnie zawsze krzyczą. Ale już chyba wystarczy, no bo widzę, że jednak chłód oznacza niebieskości. Tak to wszystko wypada u mnie na powiece. Nawet jeżeli Natasza wydaje się, że nie ma takich tych niebieskości strasznych, to u mnie to wypada niebiesko. Ja już mam do wyboru, do koloru tych niebieskości i to mi w zupełności wystarczy. A Wy dajcie mi koniecznie znać, który makijaż Wam się bardziej podoba i co powiecie o tej paletce, jak ją odebraliście, czy Wam się spodobała, czy nie. Jeżeli chodzi o wysyłkę, no to tak jak mówię, nie dostałam informacji na temat tego, czy paleta jest wysłana, natomiast ona do mnie przyszła i nie zapłaciłam żadnych dodatkowych kosztów, przyszła do mnie pocztą przyniesiona przez kuriera. Nie było żadnych dodatkowych kosztów, także i ona chyba jakaś strasznie droga nie była. Ja już teraz nie pamiętam, słuchajcie, bo ja ją zamawiałam sporo czasu temu, a ona do mnie przyszła chyba po 3 tygodniach dopiero. Także tak. Ja na dzisiaj kończę i zapraszam Was serdecznie na kolejny mój film. Buziaczki! Pa!